Dzisiaj w Poznaniu się spotykamy z okazji 16. Wielkopolskiego Międzynarodowego Turnieju Judo, rozgrywanego od 2004 roku do dnia dzisiejszego. Turniej jest coraz bardziej popularny również u naszych wszystkich sąsiadów, także gościmy dzisiaj praktycznie wszystkich naszych sąsiadów, czyli poczynając tutaj od Rosji, przez Ukrainę, Białoruś, Słowację, Czechy i Niemcy. Z czeskiego kraju startuje reprezentacja Czech właśnie w kategorii młodzików i młodziczek. No i z powodu tak znacznej liczby startujących, bo kolejny rok mamy 1000 uczestników, zawody po raz drugi organizujemy w Poznaniu na hali Uniwersytetu Adama Mickiewicza, gdzie mamy widownię na 800 osób, gdzie mamy przestronniejszą płytę i zaplecze do tego typu organizacji, tak dużej imprezy sportowej. Partnerami tutaj tego Wielkopolskiego Międzynarodowego Turnieju Judo jest od lat niezmiennie przede wszystkim gmina Suchy Las, ale również w tym projekcie uczestniczy Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatu Poznańskiego i w tym roku po raz pierwszy cieszymy się, że również miasto Poznań. Dlatego, że turniej jest rozgrywany na terenie Poznania, a organizatorem od już 16 lat jest Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon z Suchego Lasu. Zawody przeprowadzamy takim systemem fińskim SIAI, dzięki któremu nie czytamy przez mikrofony zawodników, tylko są wyświetlane na tablicach kolejność walk. W ten sposób sprawniej można przeprowadzić te zawody i skraca to, powiem, że przynajmniej o 2 godziny dziennie czas trwania zawodów. Drugim takim usprawnieniem, który też podniósł rangę turnieju, było zaproszenie sędziów klasy międzynarodowej, związkowej, regionalnej, ponieważ poziom i jakby goście z zagranicy wymusili również poziom sędziowania tutaj na tych zawodach. Turniej jest tak zorganizowany w tym roku, że pierwszego dnia były kategorie dzieci do 10, do 12, do 14 lat, a dzisiaj mamy Puchar Polski Młodzików i Młodziczek oraz turniej juniorów młodszych. Zgromadził on w tej chwili ponad 1000 zawodników zostało zarejestrowanych, dokładnie 1084. Nasi zawodnicy wczoraj wypadli, można powiedzieć, dobrze, wśród takiej mocnej konkurencji, bo wczoraj wagi były obsadzone, były kategorie, w których startowało po 20 osób. Dzisiaj są w młodzikach, w tym pucharze startuje nawet i po 50 w niektórych kategoriach takich popularnych, po 50 zawodników, a medale mamy tylko 4, czyli złoty, srebrny i 2 brązowe. Dzisiaj będzie jeszcze trudniej zdobyć medal, bo to już startuje praktycznie cała Polska plus zagranica w tych młodzikach i będziemy się cieszyć z każdego kolejnego medalu.